Cyberseks jest fantastyczną rzeczą. Możesz to robić anonimowo, możesz przeżywać wszystko, czego nie jesteś w stanie przeżyć w realu. Pozwól sobie na to, wejdź w to, nie bój się, to cudowne. Beznadziejna to jest opinia tego pana. Po pierwsze, seks, jeżeli chodzi o takie współżycie, to jest fizyczność. Jeżeli on nie jest fizyczny, czyli nie robimy tego bezpośrednio z kimś, nie możemy dotknąć tej osoby, poczuć ciepła i tak dalej, no to nie ma sensu. To jest rzucie cukierka przez papierek tak naprawdę. Cyberseks jest spoko rzeczą dla osoby, która nie ma w sobie żadnej pewności siebie, która jest ograniczona tym, na przykład swoim wyglądem albo czymkolwiek, co nie daje właśnie pewności siebie. Uważam, że musi być bliskość między dwojgiem ludzi, a jeżeli dwoje ludzi się nie zna, jest tylko obcymi, to tej bliskości i intymności nigdy nie będzie. Ale to też zależy od ludzi, którzy chcą się zaangażować bądź nie. Jeżeli im cyberseks odpowiada, to proszę bardzo. Nie mam nic przeciwko, ale chyba nie jestem tak super za. Wszystko zależy też od człowieka, czy na przykład człowiek jest nie wiem, uzależniony od seksu, to wtedy już jest, można powiedzieć, choroba i tego prześladuje. Natomiast wydaje mi się, że ludzie to robią po prostu, bo potrzebują, prawda? Jesteśmy tylko ludźmi. Nie ma nic złego. Jak ktoś lubi złudzenia, to może bawić się złudzenia. Jestem realistą, stąpam po ziemi. Seks, prawda, wirtualny, czy jak państwo nazywacie, to na mnie to nie oddziaływuje. Może jestem nie dzisiejszy, ale mam takie zapatrywania. Generalnie może brzmiała uwodząco, prawda, zapraszająco, bardzo reklamowo, ale do mnie to jakoś tak niespecjalnie to przemówiło. To jest pewna potrzeba ludzka, która jest zaspokajana w taki, a nie inny sposób poprzez internet, bo jest to najprostszy kanał komunikacji. Jeśli ktoś tego potrzebuje i to lubi, proszę bardzo. Jeśli przy okazji nie robi nikomu krzywdy, bo również przecież przez cyberseks można niekoniecznie sprawiać komuś radość, ale także i krzywdę robić, to już trochę gorzej. Akurat nie jestem fanem cyberseksu i szczerze mówiąc nigdy nie próbowałam. Wydaje mi się, że no, jak lepszy jest seks w realu. Natomiast myślę, że dla niektórych osób to na pewno jest jakieś wyjście.